Znowu z okazji skorzystali złodzieje. Wartościowe przedmioty pozostawione w widocznym miejscu były przyczyną kolejnych włamań i kradzieży. Niefrasobliwość właścicieli pojazdów pozostawionych na parkingach znowu dała o sobie znać. Policja odnotowała kolejne kradzieże samochodowe. Do zdarzeń tych doszło między godzinami 15 a 17. Jedno zdarzenie zaistniało przy ulicy Korczaka, natomiast drugie przy sklepie Stokrotka. W pierwszym przypadku kierowca dostawczego DAF-a pozostawił w otwartym aucie portfel wraz z dokumentami, kartami do bankomatu, pieniędzmi i plecakiem. Wartość tutaj swoich strat oszacował na 500 zł. Natomiast drugie zdarzenie, które miało miejsce przy ulicy Korczaka 4, polegało na tym, że sprawca wybił tutaj szybę w aucie i zabrał z niego czarną torbę, w której znajdował się laptop. Czasem nawet rzecz wyglądająca na wartościową, a pozostawiona przez nieuwagę na widocznym miejscu w samochodzie może skusić złodzieja, który wyłamie zamek lub po prostu wybije szybę. Zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich osób o niepozostawianie drogocennych przedmiotów w widocznych miejscach, jak również zamykanie, bezwzględne zamykanie aut, jeżeli wychodzimy nawet na chwilę. Aby uniknąć kłopotów, starajmy się pamiętać o ostrzeżeniach policji. Czasem wartość kuszącej złodzieja rzeczy jest wielokrotnie niższa od spowodowanych w samochodzie strat. Osy i szerszenie atakują. To latem niestety dość powszechne zjawisko. Ukąszenie przez takiego owada może być bardzo groźne, a w wielu przypadkach nawet śmiertelne. Suwalska Straż Pożarna niezwykle często interweniuje i usuwa gniazda owadów. Od kilku lat odnotowujemy stały wzrost interwencji związanych z likwidacją gniazd os i szerszeni. To po części wynika z tego, że do tej pory ludzie sobie sami jakoś tam z tym radzili. A od momentu, kiedy ukazała się informacja, że straż może to w ramach swoich interwencji zrobić, więc do nas zgłaszają. Ale też jest faktem, że aura pogodowa powoduje, że ta aktywność tych owadów jest dużo większa. Więc w minionym roku żeśmy pobili, można powiedzieć, taki rekord interwencji, bo ponad 720 było interwencji z tym związanych. W tym roku już mamy 61. No i nasila się ta ilość tych zdarzeń. Codziennie tak kilkanaście interwencji związanych z usuwaniem właśnie gniazd os i szerszeni. Zdarza się też, że znajdowane są gniazda pszczół. Ich także nie powinniśmy usuwać samodzielnie. Czasami jest taka sytuacja, że nie są to ani szerszenie, ani osy, tylko pszczoły. Jeżeli to można od razu stwierdzić, że są to pszczoły, to też dysponujemy tutaj kontaktami do pszczelarzy, którzy przyjeżdżają i odbierają te roje. Ukąszenia nie należy lekceważyć, bowiem bywa bardzo niebezpieczne. Nawet pojedyncze ukąszenie może zabić osobę uczuloną na jad. Rój jest groźny dla każdego. Strażacy podczas akcji mają ze sobą lek, który należy niezwłocznie podać w razie użądlenia, zwłaszcza osobom uczulonym. Więc jeżeli gdzieś mamy jakiś problem z tym, można to zgłosić na numer alarmowy Straży Pożarnej 998. Wtedy dyżurny w jakimś tam terminie umówi interwencję straży i spróbujemy pomóc. Zdecydowanie łatwiej jest zapobiegać niż leczyć, dlatego też nie narażajmy się na ukąszenia. Usuwanie gniazd owadów pozostawmy specjalistom. Wokół Parku Konstytucji 3 Maja i w części Starego Miasta w czasie trwania Suwalskiego Festiwalu Bluesowego na wielu ulicach wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym. Organizatorzy wraz z policją przewidzieli objazdy niektórych ulic i dodatkowe parkingi. Na ulicy Kościuszki ruch będzie zamknięty od skrzyżowania z ulicą Waryńskiego do placu Piłsudskiego i nastąpiło to właściwie już wczoraj od godziny 23, a będzie trwało do 19 lipca do godziny 8.
Zakaz ruchu w tym czasie dotyczył będzie również ulicy Mickiewicza na odcinku od Kościuszki, czyli od ratusza do Hammerschmidta, jak również zostaną wyłączone z ruchu parkingi przyległe do wszystkich wymienionych ulic, czyli wokół parku. To utrudnienia w pierwszym dniu festiwalu. W kolejnych dniach strefa utrudnień się rozszerza. W dniu 17 lipca od godziny 16 do 24 i w dniu 18 lipca w godzinach od 14 do 24 zostanie wyłączony odcinek ruchu na ulicy Kościuszki od Muzeum Okręgowego do Placu Piłsudskiego. Natomiast objazdy będą odbywały się następującymi ulicami: Dwernickiego, Noniewicza, Wigierska, Gałaja, Hammerschmidta, Mickiewicza, Zarzecze, Powstańców Wielkopolskich i Buczka. Nad prawidłowym zabezpieczeniem tymczasowej organizacji ruchu drogowego będą czuwać zarówno suwalscy policjanci, jak i Straż Miejska. Radzimy zachować rozwagę i ostrożność. Jeśli jest taka możliwość, dużo wygodniej i bezpieczniej na wybrane koncerty przejść się przy ładnej pogodzie piechotą. Suwałki powoli stają się wielkim placem budowy. W dodatku ostatnio trwa przebudowa nitki ciepłowniczej w sercu miasta przy ulicy Utrata. Dwa skrzyżowania ulicy Utrata wymagają przebudowy, z ulicą Przytorową oraz Dwernickiego i Podchorskiego. Nowe plany inwestycyjne wymagają dodatkowego pasa ruchu. Stąd zaszła potrzeba przełożenia części rurociągu. W związku z planowaną przebudową tutaj zjazdu do ulicy Utrata, bo tam planowany jest zjazd w ulicę Kolejową, musimy niestety tą naszą starą sieć przełożyć po prostu, żeby nie kolidowało to z projektowanym tutaj zjazdem i poszerzeniem tej ulicy. No ona jest trochę wąska, czyli ten ruch jest jednak no jaki jest. Ta przepustowość tych samochodów jest i tak już ograniczona. No i w związku z tym musimy przełożyć tą sieć. Ciężkie prace ze spawaniem 12-metrowych odcinków są już za wykonawcą. Teraz prace posuwają się szybciej. Tutaj postaramy się właśnie to już skrócić jak się tylko da. Na tamtym drugim odcinku między Komorami, właśnie tą P1 na C1, już część robót mogliśmy zrobić na warsztacie wcześniej, nie? Tutaj ten dłuższy odcinek no, trwał trochę dłużej ze względu na to, że jednak to były długie 12-metrowe rurki. Trzeba było wszystko niestety spawać w wykopie. Ten proces technologiczny jednak trwa, bo to jest spawanie, później sprawdzanie szczelności, świetlenie tych spawów, próby ciśnieniowe i tak dalej, nie? Także, no ale już tutaj postaramy się to do końca przyszłego tygodnia, może uda mi się już częściowo zasypać to i odparzać ten chodnik już w stronę właśnie ulicy Przytorowej. Kierownictwo Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej zdaje sobie sprawę z utrudnienia, szczególnie w ruchu pieszych. W tym miejscu właśnie chciałbym przeprosić też no, mieszkańców za pewne utrudnienia związane z, no, z zajęciem części tutaj chodnika. Tutaj dość często używany ten chodnik. No niemniej jednak na osłodę powiem tyle, że mieszkańcy będą mieli no, po prostu ładniejszy chodnik odbudowany po tych naszych manewrach tutaj. Szkoda, że nie udało się wymienić płytek chodnikowych na całym odcinku budowy. Niestety, finanse na to nie pozwalają. Upalne wakacyjne dni chętnie spędzamy wolny czas nad wodą. Powinniśmy jednak wybierać akweny, które są strzeżone. Tadeusz Chmielewski, prezes suwalskiego WOPR-u, wskazuje kąpieliska, gdzie możemy czuć się bezpiecznie. Wszędzie tam, gdzie są kąpieliska zorganizowane i gdzie jest kadra ratownicza, czyli tutaj Zalew Arkadia, jeżeli chodzi o kąpielisko Ośrodka Sportu i Rekreacji na Zalewie Arkadia, kąpielisko nad Jeziorem Czarne w Krzywym, kąpielisko PTTK w Starym Folwarku, kąpielisko Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrychrudzie i kąpielisko Ośrodka Szelment w Leszczewie. Jeżeli wybieramy się w miejsce, w którym nie ma ratownika, musimy zachować szczególną ostrożność. Nie należy nigdy lekceważyć tego żywiołu, bo nawet osoby, które doskonale pływają, jeżeli nie mają szacunku do wody, no mogą po prostu ulec wypadkowi. Przede wszystkim chrońmy dzieci,
nie pływajmy na sprzęcie bez środków ratunkowych, nie pływajmy w miejscach strzeżonych, a szczególnie w niestrzeżonych, a szczególnie w pojedynkę. Jeżeli wybieramy się nad wodę i w takie miejsce, gdzie nie ma służby ratowniczej, więc sami musimy w jakiś sposób zapewnić sobie minimum bezpieczeństwa w postaci prowizorycznych jakichś środków ratunkowych. Popularna jest taka bojka SP, którą można kupić w sklepach sportowych, tak zwany słoneczny patrol. Od 2 lat prowadzona jest akcja WOPR-u Woda bez promili. Jednakże nadal wiele osób wchodzi do wody, będąc pod wpływem alkoholu. Jedną z głównych przyczyn wypadków wśród osób dorosłych jest pływanie pod wpływem alkoholu. Wiadomo, że tutaj w takiej sytuacji no, inna jest reakcja, jest to opóźniona reakcja, jest często brawura. Poza tym korzystanie ze sprzętu pływającego pod wpływem alkoholu no, naraża nie tylko tą osobę, a również załogę. Wiadomo też, że przy dłuższym przebywaniu na słońcu ten alkohol no, osłabia organizm, a przy szybkim wejściu do wody jest podwójne przesilenie pracy serca i może po prostu dojść do zgonu. Nie musi być to wypadek utonięcia, a po prostu wstrząs termiczny. Aby zapobiec niebezpiecznym, a często śmiertelnym wypadkom na wodzie, nie trzeba wiele. Wystarczy zachować zdrowy rozsądek i wybierać strzeżone kąpieliska.